This is your fate. Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w 40. już odcinku z serii Let's Play Dark Souls na PC, z tej strony Demo, witam was bardzo serdecznie. No i idziemy sobie w tym odcinku na walkę z Nito, czyli z Panem Śmierci. Znajduje się on w grobowcu. Oj, ten wąż sobie usnął, to go zdzielmy przez łeb. Nie ma spania na warcie. Pobudka! Dobra. W takim razie pójdźmy sobie na Nito, jest to jeden z lordów. Otrzymamy jego duszę, którą będziemy mogli, jeśli pamiętacie, złożyć na wazie dla tego węża tam na dole. Jest to jedna właśnie... No właśnie, lordowie to są ci, którzy byli w Inch na samym początku Dark Souls i zaprezentowani. Dobra, zabijmy sobie te szkielety. No i jak złożymy już wystarczająco dużą ilość tych dusz, to tak jakby nasze zadanie zostaje wykonane, jeśli chodzi o główną jakby fabułę, główny wątek gry, tak to sobie określmy. Co z niego wypadło? Jestem ciekawy, kurde, nie mogę podnieść. Się szkielet tutaj trochę zbugował. Nie mogę podnieść. Kurde. Dobra, nieważne. Zostawmy to w takim razie. I tak, polecam wam bardzo tutaj na te szkielety wszystkie. Jak pamiętacie, one się będą spawnowały, dopóki nie zabijemy tego ich przywoływacza, jakby. Polecam wam taką broń jak pałka, która jest ulepszona na świętość, na divine chyba. Spowoduje to, że jeśli zabijecie takiego szkieleta, mimo jeśli na przykład przywoływacz będzie cały czas żywy, to spowoduje to, że... one nie będą się i tak spawnowały. To jest okultystyczna pałka. Ja już byłem tutaj w tych katakumbach, zabiłem Pinwella, więc wszyscy przywoływacze także są martwi. Oni się na szczęście nie spawnują, jak pamiętacie. Mówiłem to ostatnio. Więc ja już mogę sobie pozwolić tutaj na zabijanie tych szkieletów spokojnie, wiedząc, że nie zespawnują mi się one za plecami za chwileczkę. Dojdziemy sobie teraz właśnie na Nito do grobowca... Spadaj, panie. Do grobowców gigantów, grobowca gigantów, jakoś tam, Tomb of Giants. Niestety nie mamy możliwości przeniesienia się tam przy użyciu opcji teleportacji. Jak widzicie, te szkielety się już nie regenerują, nie podniosą się. Dobra, czekajcie, czy ja dobrze idę w ogóle? Chyba tak. No zabijmy sobie go. No tam jeszcze jakiś się podnosi. Na szczęście, wiecie, jak one podnoszą się, to zawsze swoją głowę poprawiają, więc mamy chwilę na atak. Ale one nie są jakoś takie specjalnie wymagające. Myślę, że sobie każdy tutaj powinien dać radę. Nawet na niskim poziomie można sobie zawsze spróbować przejść te katakumby i zniszczyć Pinwella, który jest bardzo, bardzo łatwym bossem, aby mieć później już łatwiej przez całą grę i móc umożliwić sobie, kurde, i umożliwić sobie ulepszenie Bonfire'a aż na plus 20. Oczywiście jeśli chodzi o butelki Estusa, bo Bonfire nie ulepszamy na plus 20, tylko na plus 3, 4, coś takiego. Dobrze, w takim razie jestem już przy Bonfire'ze, możemy sobie lecieć dalej. Zrobiłem to tylko dlatego, aby mieć pewność, że jeśli bym zginął, to bym nie musiał tego etapu ponownie przechodzić. Oni się spawnują tylko dlatego, że spoczywaliśmy sobie przy Bonfire'ze, a nie dlatego, że przywoływacz żyje. Dobra, zabijmy sobie go. Tutaj za chwilę będziemy mieli także taki skrót, że będziemy mogli sobie na dół zeskoczyć takim mostem, na taki most będziemy, znaczy z jednego mostu na drugi most możemy sobie zeskoczyć i już praktycznie będziemy pod koniec tego poziomu katakumb tej krainy i sobie zejdziemy do grobowca. Jeden się rozsypał, nieźle. Dobra, zabijmy go. Ogólnie powiem tak, Nito jest bardzo przyjemnym przeciwnikiem dla piromancerów, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnym przeciwnikiem. Dobra, tutaj właśnie jest ten most, możemy sobie zeskoczyć. I teraz chyba, jeśli dobrze pamiętam, wystarczy, że sobie tędy przejdziemy. Czy ja dobrze pamiętam? Chyba jo, chyba tak. Zobaczmy. W katakumbach właśnie tutaj często się gubię. Miałem wam pokazać także ostatnio kowala, gdzie on tutaj się znajduje. Jeszcze tego nie sprawdziłem. Szczerze, nie sprawdziłem. Postaram się to wam zaprezentować
jak najszybciej. Tak, dobrze idziemy. Wracając do tematu, Nito. Mówiłem, że jestem bardzo przyjemnym bossem dla pyromancerów. Dla piromantów, jak to woli. Jezu, żeby mnie nie zaspamowali, uleczmy się. Dlatego, że jest on, jeśli dobrze mówię, wrażliwy na ogień. A właśnie pyromancja skupia się na sztuce władania ogniem, więc analogicznie będzie on naprawdę bardzo łatwym bossem. Dobra, zabijmy go sobie. Oczywiście nie występuje on także sam, jest on panem śmierci, więc występuje on w towarzystwie swoich pomocników. Mam na myśli tutaj szkielety i to nie tylko takie malutkie, ale także te gigantyczne, jak pamiętacie. Ja ogólnie chyba nawet jestem, tak, jestem sługą Gravelorda, czyli tego właśnie Nito. Ale teraz idziemy go zdradzić i go zabiję. Pamiętacie, jak wstąpić do jego kowenantu? Wam już pokazywałem to w odcinku z katakumbami. Wystarczyło tam prosto sobie pójść i tam się przenieść przez taką trumnę do krainy Gravelorda. Dobra, zjedźmy sobie na dół i już za chwilę będziemy w miejscu, gdzie był Pinwell. A Jezu, czemu nie mogę zjechać? Dobra, teraz mogę. No, zrzućmy go sobie. Oczywiście moglibyśmy kopać go. No właśnie, kopiąc go, ale tracimy wtedy staminę. Najlepiej jest spamować przycisk kółka, wtedy w ogóle nic nie stracimy. Próbujemy zjechać i zrzucamy ich w taki sam sposób, jakbyśmy kopali te szkielety nogą. Taka bardzo fajna strategia, jeśli walczymy z przeciwnikami na drabinie. To się nie zdarza często w grze, trzeba przyznać. Walka na drabinie jest dosyć, no, rzadkością. Ale warto wykorzystać to i mieć zawsze wiedzę. To nikomu nie zaszkodzi. Dobrze, zejdźmy sobie w takim razie tutaj. Tutaj katakumby i Tomb of Giants to są takie lokacje, w których ciężko jest się połapać, przynajmniej dla mnie. To jest czarna magia. A Tomb of Giants to już w ogóle, to już jest masakra. I właśnie popełniłem błąd, bo nie ustawiłem sobie czaru, który specjalnie kupiłem do Tomb of Giants. Światło, tak, mam na myśli światło. O Jezu, dobra, nieważne. O Jezu, 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 masakra. Ten moment z tymi szkieletami kręcącymi. Wow! Tak się wkręcił, że wypadł za tekstury. A, się za bardzo wczuli. Za tekstury wylecieli, no. O Jezu, ale się przewiercił. Przewiercił się przez całą jaskinię, aż w tekstury wleciał. Ciekawe, czy zginął, czy on jeszcze tam żyje i się kręci, czy będzie tak do końca świata. No ciekawe. O Jezu, te kółeczka są straszne. Dobra. Ja pamiętam, jaki tutaj ostatnio błąd popełniłem, że starałem się to wszystko przebiec. Tak naprawdę można sobie ich w miarę taki prosty sposób wybić tutaj. To oni nie są jacyś tacy strasznie wymagający. No, chyba, że nas zespamują, to wtedy już jest to nieciekawe. Jeśli zostaniemy dociśnięci do ściany, stracimy staminę, to już jest praktycznie pewna śmierć. Ale jeśli trzymamy się z dala od ściany, to oni są banalni. Banalni, naprawdę. Tym bardziej, jeśli walczymy na dystans, tak jak ja to robię. Dobra, użyjmy sobie znowu. Tam dalej będzie bonfire, więc nie ma sprawy. Zregeneruję sobie magię. W ogóle w Tomb of Giants występuje także pewien motyw z postacią, która była w Demon's Souls. Na pewno pamiętacie, jeśli graliście, Patches de Hiena, Patches of Hiena. Jakoś tak. I był tam taki motyw, że staliśmy... Wow! Był tam taki motyw, że staliśmy w krainie... Jezu, jak to się nazywało? Coś tam... Shrine of Storms chyba. Staliśmy nad przepaścią, kazał nam się schylić, że tam jest niby jakiś skarb, się schyliliśmy i on nas kopnął w plecy i spadaliśmy na twarz. I tam był dosyć potężny przeciwnik i nas wyśmiewał. Tutaj będzie bardzo podobny motyw. Przepraszam was za spoilera, ale to tak samo z siebie by wynikło, jeśli byście oglądali ten materiał do końca, bo na pewno go spotkamy. A jeśli nie, to warto o nim chociaż wiedzieć. No, tutaj był Pinwell, jak pamiętacie, i tutaj mamy także przejście do następnej lokacji, która nas właśnie teraz interesuje. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś będzie... O właśnie, że będzie gdzieś tutaj bonfire, ale najpierw ustawmy sobie może lampę. Latarnie. Czekajcie, czy warto by sobie... Kurczę, zastanawiam się tak, czy chodzić w taki sposób, że... Tak, i bym mógł atakować, ale jednocześnie sobie świecić. Czy może lepiej by było, jakbym miał tarczę i lampę? Nie, lepiej jakby tak było, będę się przełączać. No, tak będzie najlepiej, myślę. Chociaż podczas walki nie będę niczego widział. No dobra, damy jakąś radę sobie. Coś za coś. Tutaj trzeba naprawdę strategicznie podejść do tej lokacji i do tej walki.
No, zobaczcie, od razu się ściemnia, od razu oświetlenie jest całkowicie zmienione. Mam jakąś wiadomość, nie chcę mi się nawet czytać, pewnie nic takiego tam nadzwyczajnego nie ma. Jakichś skarbów na pewno. Dobra. Te światełka nas zaprowadzą, ale tą wiadomość już sobie chętnie przeczytam. Tutaj, dokładnie. Te światełka będą nam ogólnie przez całą tą lokację wskazywały mniej więcej drogę. Grobowiec olbrzymów. No i mamy właśnie pierwszego olbrzyma, o którym mowa. Na razie jeszcze bonfire'a nie ma, zobaczcie. W mroku widzimy tylko oczy. To jest przerażające. Dobra. No, na szczęście daję sobie tutaj spokojnie radę. Ale powiem wam tak. Według mnie... Później jest taki etap straszny, takie pieski są, szkielety, to jest masakra, ale według mnie ogólnie, jeśli chodzi o Nito i całą sytuację w Dark Souls, czasami jest tak, że droga do bossa jest trudniejsza niż sam boss. I tak właśnie jest według mnie w tym przypadku. Droga tutaj jest strasznie zagmatwana, strasznie jest pokomplikowana, nieprzyjemna, a walka z bossem, jeśli ją dobrze rozegramy, to jest banalna. No, na bossie może nas jedynie zaskoczyć to, że boss znajduje się w takiej jakby... O, duża dusza. No to dużo mi nie da za bardzo. Że boss znajduje się... Tu chyba gdzieś był bonfire. W takiej jakby jaskini. Tam znowu oczy jakieś są. I żeby dojść do niego trzeba zeskoczyć. Tak jak na Pinwellu to było zrobione. I niestety, gdy zeskoczymy, to stracimy na sam początek, na sam start... No, dosyć dużo życia, a boss ma także ataki takie dystansowe, obszarowe, więc jeśli mamy pecha i zaskoczymy, stracimy życie, chcemy się uleczyć, a on nas zaspamuje atakiem dystansowym i po nas, i do widzenia, goodbye, i giniemy. Tak więc naprawdę... Jezus! Te gigantyczne strzały, dobra, zjedźmy sobie. Raszkiele, tutaj gdzieś jest bonfire ukryty, muszę go znaleźć. Jezu, nie lampa, tylko tarcza. Właśnie o tym mówiłem, że się bałem, że będzie taka sytuacja miała miejsce. Dobra, dobijmy go. Okej, udało mi się przebić. Tu gdzieś, kurde, jest ten bonfire ukryty. Tamten łucznik do mnie nawala. Jezu, jakie te strzały są większe ode mnie. Nie chciałbym z tego dostać. Dobra, tam mamy chyba jakieś zejście. Czy mi się dobrze wydaje? Tak, tam mamy na pewno jakieś zejście. Tylko tutaj gdzieś jest też bonfire chyba ukryty. Ale w taki strasznie nieprzyjemny sposób, że chyba gdzieś tutaj jest drabina lub... trzeba zeskoczyć nawet. Nie no, tak wiecie, w ciemność nie będę ryzykować. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam tej lokacji, ja jej kompletnie nie znam. Ale dobra, pójdźmy sobie w takim razie... Jezu! Strzała! Pójdźmy sobie standardowo tutaj, standardową drogą. Tak mi się wydaje, że to jest standardowa droga. Aha. Właśnie widziałem jakieś skarby tam u góry, przeoczyłem już. Dobra. O! I tu jest właśnie ten etap gry. To jest właśnie ten NPC, o którym wam mówiłem, to ten Patches, The Hyena, of Hyena. I tutaj mamy... drabinkę i chyba na dole bonfire. Tak, tam na dole jest bonfire. Dobra, zjedźmy sobie. Fantastycznie. Tylko ostrożnie, ostrożnie, żebym przed bonfire'em samym nie spadł nigdzie. I... Okej, bardzo fajnie. Super. Usiądźmy sobie. No i bardzo fajnie. Ostatnio chyba nawet go nie zauważyłem na PlayStation 3. Przeoczyłem go, później się dopiero zorientowałem. Jeśli dobrze mówię, bo ja już naprawdę tyle razy przechodziłem Dark Souls na tylu postaciach, że to się dla mnie może... mylić, mi się to może mylić wszystko. I też to jest dosyć dziwne, że mimo, że tyle razy przechodziłem, to nadal nie kojarzę niektórych lokacji. Nieważne. Dobra, porozmawiajmy sobie z nim. I jeśli odpowiemy, że tak, to on nas zaatakuje. Ja odpowiem mu, że nie jestem klerykiem. I właśnie jeśli odpowiemy, że nie, to on nas spróbuje oszukać, że tam jest skarb, identycznie jak w Demon Souls, ale dobra, nie gadam. No, ja bym tutaj nie ufał za bardzo, a jeśli byśmy powiedzieli, że jesteśmy klerykiem, no to on pewnie nas atakował. Później będziemy mieli także albo możliwość go zabicia i zdobycia chyba jego tarczy, albo handlowania z nim. On będzie chyba w Firelink później. Dobra, podejdźmy sobie tutaj. No, sporo skarbów. To jest niesamowite, wiecie, jak ja to pierwszy raz widziałem. To... Takie miałem zdziwienie, tak się śmiałem z tej sytuacji też. Dosłownie identyczna sytuacja jak w Demon's Souls.
Zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj będą jakieś szkielety z tego co pamiętam, więc ustawmy sobie ten czar, tak dla bezpieczeństwa, bo będę chodzić ze światełkiem. Dobra, duszę. No i latarnia. Jeśli byśmy jakimś cudem do tego etapu dotarli bez latarni, to teraz by nas gra wynagrodziła. I tutaj, jeśli pamiętam, jest taki fragment questa, na pewno pamiętacie, z tym NPC, który nam sprzedaje cuda w Firelink. Mówił, że ma pewną wyprawę. Ja chyba tego questa nie rozpocząłem. Tutaj powinny nas zaatakować takie fantomy. A nie, jest właśnie ta pani. To była... Ona była gościem tego NPC, pamiętacie na pewno. Porozmawiajmy sobie w takim razie z nim. Z nią. Goodness, please be careful. There are two face hollows not far from here. They were once brave knights, my former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing? Da się ich pokonać. No, czyli eskorta, jak widać, stała się pustymi. Zabijmy ich sobie. Oni nie powinni być raczej tutaj wymagający specjalnie. Dobra, już są. I po nim, po pierwszym, jeden strzał wystarczył. Dobra, teraz zajmiemy się tym drugim. I wrócimy do niej i sobie z nią porozmawiamy. Pięknie, 1000 obrażeń! Ale to jest przyjemne. Mag jest naprawdę potężny. Dobra, wróćmy sobie do niej. To nie było skomplikowane, naprawdę. Strasznie dużo, naprawdę. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. No, otrzymaliśmy jakiś cud. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you. Ona później pojawi się, jeśli dobrze pamiętam, w Undead Parish, czyli w parafii nieumarłych. Dobra, będzie się już powtarzała, możemy sobie od niej odejść. Aha, właśnie, przypomniało mi się też, że ktoś z was napisał, żebym po zabiciu Kalamita porozmawiał sobie z tym NPC, tym łucznikiem ślepym. Zapomniałem o tym, szczerze mówiąc. Musimy to sobie zrobić następnym razem. Żebym go zabił, znaczy, że najpierw porozmawiał, a później go zabił. Że to mi się bardzo opłaci. Jeśli ktoś z was wie, czy to prawda, napiszcie mi w komentarzu poniżej, bo wolę nie ryzykować. To są właśnie takie szkielety, takie pozostałe po takich pieskach, o których wam mówiłem. To są takie, no, dosyć nieprzyjemne istoty, które niebawem już zobaczycie. Wiecie co, dla bezpieczeństwa ustawmy sobie może ten czar. Wiesz, tu jest nieprzyjemna dosyć ta lokacja, strasznie wąskie korytarze. Już tam widzę takie szkielety, takie wijące się, na pewno też widzicie w tym świetle ich łapska. No, moja magia także już ich widzi. Okej. Ale o dziwo, na razie moja magia sprawuje się bardzo dobrze w tej lokacji. I gra mi się tutaj niezwykle przyjemnie. Ostatnio jak grałem moim tankiem, to się strasznie tutaj męczyłem. No może nie strasznie, ale to nie było wcale takie przyjemne i za łatwo mi tutaj nie szło także. Dobra, wróćmy sobie teraz w takim razie na górę. I wrócimy do tego Patchesa, do tego NPC, który nas zrzucił. Zobaczymy, co będzie miał teraz nam do powiedzenia po tym, jak zobaczy, że jednak przeżyliśmy. No dosyć podejrzana sytuacja. Chyba jest ukryta ściana tutaj, no dokładnie. Możemy sobie tutaj nawet przejść. Zobaczmy, co my tutaj... O! Pamiętam, to jest takie pewne ukryte w miarę przejście. Czy mogę jakoś tutaj obejść? Tam chyba jest łucznik. Nie, on jest u góry. Dobra, nieważne. Użyjmy sobie czar i zejdźmy na dół. Nie, to nie było zbyt rozsądne. No dobra, nieważne. Jeden przetrwał. Nieźle. Wow, 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 wow! Szkielet! Co się stało ze mną? Okej. Co to miało być? Przepraszam bardzo. Ja w tym momencie spadam, ale mogę się kręcić. Okej. Okej, odwrotnie jeszcze się kręcę. Robię w prawo, się kręci w lewo. Dobra. To jest dosyć dziwne. Czy ja mogę coś... O kurde. Jezu, nie żyję. Co to miała być za sytuacja?
Dobra, wiecie co to było najbardziej przerażająca rzecz, jaką w życiu miałem w Dark Souls? Pierwszy raz wypadłem poza tekstury w tej grze. Nie mam pojęcia, co to było. Jezu. Przerażające. Już swoich dusz nie odzyskam. Dobra, daruję sobie tamto miejsce. Pójdziemy sobie do tego NPC, przynajmniej teraz nie muszę naokoło tutaj jakoś biec. Pogadamy sobie z nim od razu. Mam nadzieję, że on mi tutaj nie uciekł. Jest. O, to teraz będzie zdziwienie. Od razu inaczej gada. Temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? No dobra, dajmy mu jednak szansę. A tylko dlatego, że później będziemy mogli z nim sobie handlować. I had a feeling you'd understand. I did, but if I were in your shoes, who knows what I'd have done. But now we're friends again, eh? I ten śmiech na końcu, co podkreślił. Pogadajmy jeszcze raz, zobaczymy, czego się znowu dowiemy. Nie, niczego. Dobra, w takim razie damy mu sobie teraz... damy mu odpocząć, damy mu spokój. Pójdźmy może tą drogą. Chyba tędy powinniśmy się kierować. Tak, dokładnie, to są te pieski, o których wam mówiłem. Jakim cudem on mnie nie zauważył, się na mnie nie rzucił, to nie wiem, ale to jest... potężne stworzenie, które tym razem zabijali mnie jednym strzałem. Okej, okay, mag jest OP. Mag jest potężny. Tam już nawet mamy Foga, ale to nie jest jeszcze na nim. To nie jest na nim. To tak szybko tutaj nie dojdziemy na bossa. Jeszcze spora droga przed nami. Męcząca. Ale... o Jezus, strzały. Słyszę jakieś kroki jakiegoś rycerza. Nie mam... aha, okej. Okay. Gin, piesku. Którędy teraz? Jezu, chyba tędy. Jezu! Czarny rycerz z halabardą! Nie pamiętam, żeby taki tutaj istniał. O mój Boże, to nie jest halabarda. Nie, jest halabarda, tak, 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 dokładnie. Ja pierdzielę. Dobra, weźmy miecz i przekuję go sobie od tyłu. Okej, okay, muszę najpierw zajść go jakoś. Ale... Chryste, nie pamiętałem, żeby on tutaj był. Naprawdę, może go dodali dopiero na PC. No ja nie wiem. Zobaczymy, przekujmy go sobie. Już halabardę chyba nawet uzyskałem, jeśli dobrze pamiętam. Szkoda, że te strzały go nie mogą trafić. Jezu! Przeżyłem to. Dobra, pięknie. No, zblokuję to sobie i się uleczę teraz. Niestety tylko grudka mi wypadła, ale jak ja to przeżyłem, jaki fuks! Boże, ten odcinek jest naprawdę genialny. Wypadłem poza tekstury. Patrzę, tutaj teraz taka sytuacja, no niesamowite, niesamowite rzeczy tutaj się dzieją. Dobra, zanim tam pójdziemy, niech on wystrzeli strzałę, dobra, teraz sobie szybko pozwolę ten czar wziąć, tak dla bezpieczeństwa. Dobra, znowu kogoś atakuje? Jo, piesek jeszcze na mnie się rzucić chciał. O kurde, dobrze sobie ten czar ustawiłem, bo mnie zeżarł od tyłu. Dobrze, że te strzały tak są aż strasznie widoczne. Dobra, zbądźmy się go. Fantastycznie, znowu ten czar. Co ja bym bez niego zrobił, to ja nie wiem. Naprawdę strasznie użyteczne. Jest to? Czekajcie chwileczkę. Dobra, witam was ponownie po króciutkim cięciu. Telefon do mnie dzwonił, musiałem go wyłączyć sobie. I jak zwykle po cięciu straciłem wątek, dokąd powinienem teraz się udać, jak ja tego nienawidzę. Następnym razem będę się telefon wyłączyć po prostu na moment nagrywania. O, chyba tędy możemy sobie zejść. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tutaj powinniśmy sobie zejść. Szczątki tylko są i rozgałęzienie. Dobra, pójdźmy najpierw tutaj. Zobaczymy. Tu będą chyba znowu te pieski, jeśli dobrze pamiętam. Ja naprawdę tej lokacji nie mam zamiaru tutaj eksplorować. Tutaj raczej niczego ciekawego nie znajdziemy nawet. A jedynie... o ja, to jest ten moment. Pieski i jeszcze szkielet gigant. Dobra, teraz szkieleta, proszę. No i pięknie, nawet się nie zorientowali, co ich zabiło. O Jezu, jak ja uwielbiam magię. Naprawdę, na początku magiem było strasznie ciężko, na pewno pamiętacie, jak się męczyłem, miałem tylko jeden chyba czar. A teraz to już jest coraz łatwiej. Im dalej, tym lepiej.
O, i bonfire nawet odkryłem. O którym nie wiedziałem, chciałem zobaczyć, co tutaj będzie na nas czekało. Się okazało, że bonfire. Całkiem przyjemnie, fajnie, kurde. Dobra, a stąd przyszliśmy? Może jakaś ukryta ściana jeszcze? Zobaczmy. Podejrzanie to całkiem wygląda. Nie znam tego miejsca, tutaj nigdy nie byłem. Dobra, nie ma nic. Ale okej, bardzo przyjemnie, że bonfire. Już niedługo na bossa dojdziemy sobie. Mhm, super, straciłem. Magię. I pieski, ale trzy użycia wystarczą, aby pokonać go. Wtedy jak ja się tym moim tankiem na PS3 męczyłem. Aha, bo oni się zespawnowali. Dobra. Tego też sobie wykończymy. No i przy okazji nawet czary zregenerowałem. No super, że znalazłem ten bonfire. Będzie dużo prościej teraz na bossie. I teraz tak, czy ja tam mogę sobie zeskoczyć? Powiedzmy. Za tekstury nie powinienem stąd wypaść. Dobra, przejdźmy się może w takim razie tędy. O, i kolejny pies, jak tutaj by były dwa. To bardzo niebezpieczny moment. Tam coś w tle znowu widzę. Trzy pieski, Jezus Maria. To twórcy zaszalali tutaj, może oni coś tutaj... pilnują jakiegoś przedmiotu czy coś. Nie kojarzę tego momentu, bo ja chyba tutaj przebiegałem, to pamiętam. Tak, no, dobrą drogą idziemy, pamiętam to miejsce, już troszeczkę kojarzę to. Niedługo także dojdziemy do takiego dosyć specyficznego... Nie, tam na razie... A nie, jest skarb. Do takiego dosyć specyficznego miejsca, bo... będą tam się znajdowali, jeśli pamiętacie, Pinuela, tego bossa. On był całkiem prosty. To fakt, ale teraz będzie on występował w ilości trzech. I będzie on jako zwyczajny przeciwnik. W ilości trzech, no wiadomo, on się klonuje, ale to będą trzy jakby matki, które będą mogły się także klonować, więc jeśli ich szybko sobie nie wybijemy, to będzie... No, dosyć niebezpiecznie, to trzeba przyznać, więc muszę sobie z nimi szybko poradzić. Myślę, że nie powinno być problemu. Dobra. Tędy sobie przejdziemy w takim razie. No, już niedługo na tego Nito dojdziemy. Najpierw tylko zajmiemy się jeszcze tymi Pinwellami. Tam będą takie malutkie szkielety takie jeszcze. Ale dobra, nie będę wam za bardzo tutaj po drodze spoilerować. Zobaczycie wszystko. Aha, tutaj był też taki moment, że powinniśmy być człowiekiem. Moja szczurka. Zgin! Ja nie trafię go, no super. Chyba tu jest ten moment z tymi Pinwellami. Z nich będziemy mogli chyba otrzymać... A nie, to nie jest moment. Tutaj byśmy mieli, jeśli bym był człowiekiem, inwazję. Chyba Palladyna jakiegoś. Z którego byśmy mogli otrzymać także ekwipunek. Ja tutaj mogę się mylić, bo to... Wiecie, to dawno temu byłem w tej krainie. Ale tak mi się wydaje, że tak chyba było. Tu jakiś skarb na końcu powinien na nas czekać. Droga dosyć nieprzyjazna. Aha, fajny moment. Szkielet, który nas blokuje, a za nim jest łucznik. No super. Jeszcze z tyłu są. Dobra, damy mu spokój. Okej, dwa szkielety. Jezu! Potrafi przypierdzielić. Dobra, już chciał mnie kopnąć i by mnie zabił. Tamtemu szkieletowi damy spokój sobie. I ostatnie użycie, kurde, szybko mi tutaj zeszło. No ale nic, na nim to jakoś sobie poradzimy bez tego czaru, bo do bonfire'a nie mam zamiaru się cofać. Oj, kamera mi zwariowała. O, i właśnie doszliśmy do momentu, gdzie będą te pinwele, już właśnie widzimy ich. I takie malutkie szkielety, które będą się znajdowały chyba w wodzie. To także jest bardzo podobny motyw z Demon's Souls, jeśli graliście. Tam była też taka kraina właśnie, że do wody nie mieliśmy właśnie wchodzić, bo by nas zaatakowały takie malutcy przeciwnicy, którzy się w niej czaili. Jezu! Ukryjmy się trochę. Niech będzie taka podstawowa łucznia. O! Właśnie te malutkie szkielety, o nich mówiłem. Tylko nie chciałem tracić tego czaru na te malutkie szkielety. Są słodkie, ale mordercze. Podejście na mnie. No podejść tylko. Wybiję sobie najpierw je spokojnie tutaj, pozwólcie. Później zajmiemy się pinwellami, mam nadzieję, że nam się nie rozmnożą za szybko. Dobra. Czy jeszcze jakieś te szkielety są? Na pewno, tam ich jest masa. Czy idą jakieś? Chyba nie. Dobra, zajmiemy się w takim razie pinwellem. Dobra, już po jednym. Jeden strzał wystarczy tym razem, aby zabić go. O kurde, wiecie co? Chyba będę musiał się jednak cofnąć do bonfire'a. Ale dobra, nie będę się cofać normalnie. Jusu! Tylko przy użyciu... kości cofniemy się.
A, tam jeszcze jest Pinwell. Dobra, zabijmy go. Za chwilę mnie tutaj zaspamują. Oni się chyba nie rozmnażają, to już jest trochę lepiej. No to by była przesada, jakby ich trzech się rozmnażało. Wybaczcie, że was wprowadziłem trochę w błąd na początku. O, i mamy jakieś skarby tutaj. Na pewno to będą też te malutkie szkielety. O, kolejny Pinwell. Pozbądźmy się go. Jeszcze szkielety mnie atakują tutaj. Dam im radę raczej. Jezu! Toksyny! Nigdy nie lekceważcie malutkich szkieletów. Naprawdę, jeśli przeciwnik jest malutki, to wcale nie znaczy, że jest słaby. Toksyna, mam nadzieję, że mam coś na nią, żeby zdjąć to cholerstwo. Czy z nich coś w ogóle wypada? Co my z nich tutaj otrzymamy? Dobra, na toksynę coś. Ale mnie teraz zaskoczyłem, myślałem, że padnę na nich. Aha, mogę paść, bo jeszcze jest jakiś. Nie mówcie mi, że one tutaj się będą spawnowały w nieskończoność w tej wodzie. Wyjdźmy stąd. Tam jest skarb, po który tutaj przyszedłem, się skusiłem. I bym tego naprawdę mógł żałować. Dobra, mam na szczęście sporo tego. Znowu szkielety, chyba one się spawnują tutaj, kurde. Nabijają tą toksynę dosyć mocno. Ale bestie, nieprzyjemne. Pięknie. No, chyba się spawnują, wychodzą z wody. No, wychodzą z wody cały czas. Nie wiem, czy bez końca, czy co. Dobra, weźmy sobie skarb i pójdźmy stąd, bo to miejsce jest w miarę niebezpieczne. Jest to! W miarę niebezpieczne, tak, tak. Cholernie niebezpieczne to miejsce. Toksyna, toksyna. Czy kępka. Dobra, i dajmy już im spokój. Niech sobie tam będą. Tylko dwie buteleczki mi zostały. Czy mamy coś tutaj jeszcze do zdobycia? Tak, jest jeszcze jakiś skarb. I tutaj, jeśli dobrze pamiętam... O, maska. I tutaj jest Nito już. Tutaj już jest Nito. Ale raczej nie dam rady pokonać go sobie, mając tylko dwa potiony, więc cofniemy się do ostatniego bonfire'a. I dojdziemy sobie tutaj, nie tracąc aż takiej ilości czarów. To będzie lepsze rozwiązanie, zdecydowanie. W takim razie kość i cofnijmy się do bonfire'a. Aż 30, no to spokojnie. Jeszcze sobie skonsumuję duszę i zainwestuję może coś. Zobaczę, ile będę potrzebować dusz do poziomu. Zobaczmy, nowy poziom. 40 tysięcy? Nie, raczej nie uzbieram z dusz. No nic, ale mogę ulepszyć sobie bonfire. 5 potionów to nie jest za dużo na... O Jezu, mam tylko 4 humanity, więc lepiej jakbym tutaj nie ginął. Dobrze, czy 10 potionów mi starczy? Chyba tak, powinno starczyć. Aż nie, może lepiej 15 damy, skoro już i tak się robię człowiekiem. No dobra, później będę musiał sobie humanity skołować jakoś. Odwróćmy pustkę. Na duszki humanity sobie albo pójdę, albo uzbieram duszę sobie i kupię nawet humanity. A co mi tam, niech kupię. Niech stracę. Dobra, rozpalmy sobie w takim razie. Dwa razy. I ruszamy na Nito. Super. No, chociaż przy okazji czary też zregeneruję sobie. Dobrze, w takim razie niech będzie tak dla bezpieczeństwa ten czar. I światełko poproszę. Dobra, lecimy. Te pieski mnie zaatakują? Nie, już chyba nie. A nie, jednak mnie zaatakują. Cholera. Wolałem oszczędzać ten czar, no ale jak widać, nie ma takiej opcji tutaj. A nie, nie pieski, to jeszcze też ten moment z tymi szkieletami jest. Pieski będą tutaj dopiero na dole. Dobra, przebiegnijmy je, tak jak to robiłem na PS3. Nie powinny mi raczej zagrozić tutaj za bardzo. Chociaż już widzieliście, co było, jak zlekceważyłem przeciwnika na tych małych szkieletach. Nie sądziłem, że one mogą być aż tak potężne, szczerze mówiąc. Nie pamiętałem, żeby mi sprawiły takie problemy na tanku, no ale w końcu jestem magiem, no to większe obrażenia oczywiście przyjmuję. A pójdźmy sobie może tam prosto, teraz zobaczymy. Co tam będzie na nas czekało. Jestem teraz człowiekiem, to ten paladyn powinien... No właśnie. No właśnie, idealnie nawet tutaj się pojawił. Nie ma witania z NPC, zabijmy go od razu.
Jeden strzał wystarczył. Nieźle. Zobaczmy, co z niego otrzymamy. Zdobyłem człowieczeństwo, no to super. I jakieś przedmioty. Czy to będzie jego ekwipunek? Nic nie widzę przez to człowieczeństwo. Kurde. Dar Sanctus. No nieźle. No nieźle. W takim razie chyba tutaj nic czego specjalnego nie było. W takim razie chyba trzeba udać się tą ścieżką, którą tutaj mamy. I znowu będziemy musieli przejść przez ten sam koszmar co ostatnio, co poprzednio. Ale nieważne. Mam jakąś radę. Jestem człowiekiem, więc jestem gotowy na kolejne jakieś ataki. Ewentualne. Na tych nie będę już tracić magii. Dwa strzały z miecza wystarczą. Dwa ciosy. Użyję ją jedynie sobie na tamten moment, gdzie jest szkielet. Ten, który wyłazi z ziemi, ten strzelający. No tam już jest dosyć niebezpiecznie. O, to jest właśnie tutaj. O tym momencie mówiłem. Tego z tyłu już sobie darujemy. No, strzel we mnie. Super. Jeszcze raz, strzel we mnie. Dobra. Może załatwię go. A nie, nie mam niczego takiego słabego. Nie trafił z takiego bliska, co to za łucznik. Dobra, tego sobie zespamujemy mieczem. Powinien dać radę. No pięknie. Jeszcze magia go dobiła. Długi łuk. No raczej nie będę tego używać, ale niech będzie. I teraz ten najgorszy moment z pinwellami. I czy oni się spawnują? Teraz chwila prawdy, zobaczymy, bo nie pamiętam tego. Tak, spawnują się. Cholera. I te malutkie szkieleciki. Które się okazały, że są potężniejsze od tych piesków, jak ja to nazywam. Dobra, użyjmy sobie w takim razie ten czar. Niech stracę przy... Jezu, nie chciałem tego robić! Chciałem przebiec to. Super, wpadłem do ich gniazda. Do ich legowiska. Ale dobra, na szczęście przeżyłem. Teraz muszę działać bardzo szybko. Dobra, spadaj. I wchodzimy tutaj. Tutaj już mamy... Nito, już mamy bossa. W takim razie przygotujmy się na walkę. Ustawmy sobie najpotężniejsze czary, jakie mamy. Oczywiście, tak jak mówiłem, będziemy musieli teraz spaść, niestety. Więc musimy się z tym liczyć, że stracimy trochę życia. No, upadek będzie dosyć bolesny. Dobra, na szczęście oni mi nic nie zrobią, nie przejdą przez fogę. Ja sobie mogę ustawić teraz już ten czar, tak dla bezpieczeństwa. I schodzimy. Dokładnie. W takim razie cutscenka, więc nic nie będę mówić teraz. Uleczmy się od razu. Jak widzieliście, boss wygląda całkiem interesująco. Nie mam zamiaru tam do niego podchodzić, bo tam są te jego szkielety, o których już wam mówiłem, ci jego pomocnicy. Ja nie mam tej broni, która spowoduje, że one nie będą... O Jezu! Nie będą się spawnowały. No, użyjmy sobie jeszcze raz może to. Tam dalej są jeszcze te giganty, te szkielety takie. No super. Fajnie. Aha, okej. On ma także ataki obszarowe, tak jak już mówiłem. Jest w stanie zabić swoje własne szkielety, więc to jest całkiem fajna właściwość jego. Masakra. Przydałaby mi się ta broń, która by spowodowała, że one się nie spawnują, gdy je zabijemy. Ale na razie idzie mi całkiem dobrze. O, teraz będzie wielki boom, więc przygotujmy się. Dobra. Jeden szkielet przetrwał, nie wiem jak on to zrobił. Jezu! Dobra, pięknie. I ostatni strzał i powinien już być martwy. No, pięknie. Jak widzicie, no boss nie był za bardzo wymagający dla maga. Także jeśli ktoś gra Pyromantą, to nie powinien mieć raczej z nim problemów. Teraz proszę o moje dusze.
Nieźle otrzymałem także osiągnięcie, sporo dusz zapewne. Człowieczeństwo, super. Tam dalej będziemy mieli bonfire'a, do którego właśnie teraz idziemy. 60 tysięcy dusz, nieźle. Był całkiem prosty. Mak jest OP, teraz stwierdzam, naprawdę. Im dalej, tym coraz łatwiej. Dobra, w takim razie usiądźmy sobie przy ognisku. Przenieśmy się do kaplicy Firelink, gdzie złożymy duszę oczywiście na ołtarzu do tej wazy, do Lord Vessel. No i tak, to jest właśnie taki jeden przykład, jak mówiłem, że czasami w Dark Souls, nie często, ale zdarzają się sytuacje, że boss jest słabszy niż przeciwnicy, którzy go bronią, niż droga do bossa. Oczywiście. Chcę się przenieść, w takim razie nie ruszę się przez chwilę. Dobra, to sobie już pozwolę przeminąć, tą cutscenkę. No i jesteśmy w ołtarzu Firelink. W takim razie złóżmy wszystkie dusze. Już nie pamiętam, ile ja mam przy sobie. Nie wiem, czy na tej postaci Sifa pokonałem tego wilka od Artoriasa. Zobaczymy. Czy mogę coś jeszcze? Nie, nie mogę. W takim razie ofiarowaliśmy kolejną duszę. W takim razie mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć.